Państwo chcą z tobą porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Podkomisarz Damian Gabor, starszy aspirant Wiktoria Madera, Komenda Stołeczna. Pan Karol Majewski, zgadza się? Tak. Dzień dobry. Co się stało? Czy we wtorek po południu widział się pan z panią Natalią Centkowską? Tak, zamieniliśmy kilka słów w teatrze. Przepraszam, a co się stało? Mama pani Centkowskiej zgłosiła zaginięcie córki. Od wtorku wieczorem nie dała znaku życia. Najprawdopodobniej był pan jedną z ostatnich osób, z którymi miała kontakt. Proszę usiąść. Ostatni jej telefon logował się w okolicach teatru. Czy może odprowadzał panią gdzieś stamtąd? Nie, nawet nie wiem, o której wyszła. Zaraz, a skąd wy wiecie, że to ja z nią rozmawiałem? Może spotkała jeszcze kogoś innego? Widział was ktoś z zespołu, przejrzeliśmy monitoring. A dlaczego to pana niepokoi? Jest może jakiś powód, dla którego nie chciał pan, żeby inni byli przy tej rozmowie? Nie, po prostu jestem zaskoczony. A o czym państwo rozmawiali? O najnowszej premierze. Ja pytałem ją, zresztą już do końca nie pamiętam. To naprawdę nie była znacząca rozmowa. Czy coś pana łączyło z panią Centkowską? Nie, to wy wariowaliście. Po prostu się kumplujemy i pracujemy razem. A może przypomni pan sobie coś, co mogłoby nam pomóc w odnalezieniu zaginionej? Maglowali mnie z dobre pół godziny. Czułem się, jakby podejrzewali mnie, że poćwiartowałem Natalię i zakopałem ją gdzieś w lesie. Swoją drogą, gdzie ona do cholery się podziewa? W dodatku wydało się, że o czymś z nią gadałem. Donata już coś podejrzewa.